Nazywam się Kamila Niedźwiecka i zajmuję się projektowaniem przedmiotów codziennego użytku. Nazywam się Nikodem Szpunar i projektuję przedmioty. Zostaliśmy zaproszeni przez sieć obywatelską Watchdog do projektu Dbamy o lepszą codzienność. Naszym zadaniem było zaprojektowanie przedmiotu, który nie do końca działa w prawidłowy sposób. Przedmioty codziennego użytku zazwyczaj powinny mieć jakąś funkcję poza funkcją dekoracyjną. Powinny po prostu ułatwiać jakoś człowiekowi życie. Krzesło jest po to, żeby na nim usiąść, a nie żeby na nie patrzeć. I te przedmioty powinny mieć swoją jasną funkcję. Proces pracy nad projektem zaczęliśmy od wizyty u pani Moniki. Pani Monika jest strażnikiem. Rozmawialiśmy na temat tego, jak potoczyła się jej historia, jak w ogóle zaczęła być strażnikiem, w jaki sposób dołączyła do sieci, czym się zajmuje, jakie ma problemy u siebie na wsi. Pomyśleliśmy o lustrze jako o przedmiocie, który odbija naszą twarz czy nas samych i możemy przy okazji zadawać sobie pytania, czy my jesteśmy w porządku, czy to, jak działamy, jest fair i czy robimy wszystko, żeby było lepiej. Pani Monika bardzo często poruszała temat jawności, że każdy obywatel ma dostęp do wszystkich informacji i że to jest ważne, żeby interesować się tym, żeby nie pozostawiać, nie powierzać komuś tych spraw tak w 100%. Do naniesienia wzoru na lustro wykorzystaliśmy tradycyjną technikę druku, nazwaną sitodrukiem. Polega ona na tym, że przenosimy ręcznie farbę na powierzchnię przedmiotu czy papieru przez odpowiednio naświetlone sito, przez jego drobne oczka. Żeby zobaczyć swoje odbicie w tym lustrze, trzeba się nagimnastykować, albo do niego podejść, albo spojrzeć pod innym kątem. Chcieliśmy, żeby ten obiekt zawisł na ścianie, żeby jednak cały czas przypominał komuś, kto go otrzyma, że właśnie ta rzeczywistość nie jest doskonała i warto ją ulepszyć.